Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie nietypowy, ponieważ udamy się w nietypowe miejsce, dokładnie do Tawerny Przygód. Jest to kawiarnia, która znajduje się w Zielonej Górze i będziemy tam grali wraz z moimi widzami w grę Fortnite. Przy okazji pokażemy wam, że możemy się wspaniale bawić i wygrywać mecze w grze Fortnite, nie tylko siedząc w domu, grając na komputerze, ale możemy również to zrobić w terenie. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Jasiu. Co masz, Jasiu? Jasiu właśnie skończył swoją gierkę na nowym sprzęcie. Powiedz mi, Jasiu, jak się grało na tym laptopie? Super, w ogóle nie zaczynało się u mnie. Grałem na ponad 200 FPS-ach. O! No mój komputer jest na trochę mniej FPS. Zdecydowanie lepiej się grało na swoim kompie, a powiedz mi, a u siebie ile wyciąga twój komputer FPS-ów? Nie, mój komputer wyciąga 60. 60, czyli zauważyłeś wyraźną różnicę między 60 a 200. Bardzo. Dlatego też zajął drugie miejsce, bo Jasiu wygrał prawie że mecz, zajął drugie miejsce. Tam chyba na swoim koncie zrobił aż 6 fragów, więc to jest mega wynik. Także Jasiu, ja ci dziękuję za ten mini krótki wywiad, a teraz zapytajmy kolejnego gracza, jak mu się grało. Moi drodzy, jest teraz ze mną Alex. Alex właśnie gra gierkę. Widzę już na ostatnia strefa. Jak ci idzie? No na razie dobrze, żadnego fraga nie mam. No ale jesteś już w ostatniej strefie, więc jest szansa na wygraną. Powiedz mi, jak ci się gra na tym sprzęcie? Bardzo dobrze. Nic nie przycina? Nic, w ogóle ani razu mi się nie przycięło, w ogóle nic. A u siebie w domu, jaki masz komputerek? Niestety mój komputer dosięga tylko 27 FPS-ów. 27, nawet 30 nie ma? Nie ma. Czyli widzisz zdecydowaną różnicę grając na tym sprzęcie. Tak, jak gra tutaj, to jest lepiej. No dobra, moi drodzy, to my trzymamy kciuki za Alexa. Mam nadzieję, że uda mu się wygrać grę. Okej, moi kochani, ja już dotarłem do domu. Powiem wam, że te laptopy naprawdę robią mega robotę. Po raz pierwszy grałem na tak cienkim i tak cichym laptopie, który ma stałe 250 klatek podczas rozgrywki. Kompletnie nic się nie przecięło. To mój komputer, który jest stacjonarny, czasami ma jakąś zawieszkę podczas gry Fortnite, więc te komputery to jest naprawdę jakieś totalne monstrum. Jak dobrze wiecie, FPS-y mają duże znaczenie, aby wygrać mecz, więc jeżeli ktoś szuka laptopa gamingowego, zajrzyjcie w pierwszą linijkę w opisie tego filmu i zapoznajcie się z ofertą. A teraz, moi drodzy, przyszedł czas, abym wam pokazał przekozacki tryb, gdzie zostałem zmniejszony razem z moim przyjacielem do rozmiarów mrówki, aby wejść do mojego komputera i go wyczyścić, ponieważ coś mi się tam przycina. Zapraszam. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Szaku, siemaneczko. Siemaneczko, witam. O kurde, jakim hardbassem wjechał. To ja też. Dwa poparzone misie. Słuchaj, nie możemy tak tutaj tańczyć za mocno, bo jesteśmy w środku komputera, a naszą misją jest wytarcie kurzu z procesora. Dlatego ubraliśmy takie pluszowe misie, bo wiadomo, puchem szybciej się kurz ściera. Rozumiesz, o co chodzi? No, coś w tym jest. Bo mi FPS-y spadły, o to chodzi. Więc chciałbym, żeby FPS-y mi wróciły. Więc musimy udać się do środka komputera. Zobacz, udamy się tędy. Tu jest napisane, że tutaj jest zasilacz. Power supply, lećmy. Sprawdźmy, co dobra, się dzieje. Zobacz. Wow! Zobacz, mordo! Co się oj, dzieje? Ale kozacko. Ale lecimy po przewodach. Normalnie jesteśmy teraz prądem. Okej, okay, jest i Szaku. Zobacz, mordo. Jesteśmy teraz wewnątrz komputera, ale tu jest przekozacko. Jest jakiś przycisk. Prawdopodobnie trzeba go wcisnąć. Więc no, trzeba odnaleźć drogę, żeby tam wejść. Dobra, tylko gdzie ty teraz skoczyć, powiedz mi? Chyba tędy tu. Hop! Hop! Dobrze. Hop! Jesteśmy. Mam! Mam chipset! Mam chipset, naciskam. Coś odpaliłem. Coś odpaliłem. Nie wiem co dalej. Lećmy dalej. O! Spadłem, okej. Okay. A! Tu masz takie te. To się odbija czy się nie odbija? Nie. Wow, działa! Odbija. Działa! Któryś działa! A, ten działa! Dobra. A no, rzeczywiście. Jep! Jestem! Kolejny przycisk włączony, byku! Wow, jesteśmy coś coraz bliżej usterki. Jesteśmy coraz bliżej usterki. Teraz wystarczy wejść jakoś na górę. A tu nam się otworzył bounce pad. Bounce pad. Tak, to jest bounce pad, nie? Nie launch pad. Bounce pad. Dobra. I teraz trzeba iść po niebieskim kabelku. Pamiętaj, pamiętaj, powolutku, powolutku. Dobra.
po niebieskim kabelku i nacisnąć ten przycisk. Ty! On oszukany. Aha! To poczekaj na mnie! Słyszysz mnie tam na dole? Ja już idę. Słyszę. Dobra. Uwaga. Rozpęd. Raz, dwa, trzy. No i nie trafiłem. No nie wierzę. Jeszcze raz. Okej, let's go. Juhu! Jestem. Lecimy dalej, mordo. Poszli. Kic, kic. Kic, kic. Piątka. Kurde, nie mam. A nie, masz. Mogę. Nice, dobra. Graphic card. Idziemy teraz do karty graficznej. Woo! Dobra, ja jestem. A ty? Lecisz, Szaku. Dobra. Jesteśmy w karcie. O, procesor, tak? Oj, oj, oj. Dobra. Weźmy checkpoint i rozejrzyjmy się, o co tutaj chodzi. Aha, mrozi buciki, tylko. Dobra. Pewnie trzeba zrobić tak. Hop! Jeba do dół! To było proste. Teraz pędzić. I uwaga, lecimy dalej. Do góry. Cyk. Hop! Zakręt. I co teraz? A. No i lipa. I aha, dobra. Czyli trzeba jeszcze raz się rozpędzić. Albo czekaj, ty! Tu jest balkon do góry. Ej! Zobacz, hop! Dobra, jeszcze raz podejdę. Hop! No i elegancko, na ciebie czekam, mordo. Jak przyjdziesz, to przybij piątkę. Dobra, Szaku, czekam na ciebie, przybijaj piątkę od razu. Hop! I piona! Tak jest, lecimy dalej. I need to turn on the power. A, musimy włączyć energię, tak? Tylko czekaj, czekaj, czekaj. Chyba tam trzeba dolecieć, wiesz? Aha, jest zasilanie? Halo, halo, jest, jest, już odpalam, uwaga. Odpalaj. 3, 2, 1. No, pykło. Pykło. Tak jest, pykło, działa to! Super! Ohoho. Teraz musimy, mordo, przejść przez ruchome strefy, tak zwane. Dobra, to ja lecę do ciebie. Ej! Myślałem, że za pierwszym. No, myślałem, że za pierwszym, że się uda. Tylko, że ja w wyczuwaniu dobrych momentów jestem słaby, dawaj na lewo! Nie! Najgorzej. Co? Co to było? Ej, odbiło mnie, tak nie powinno być. Ja się nie godzę na takie traktowanie! Hop, dobra, udało mi się wskoczyć wyżej. Je! Dobra, jestem gdzieś wysoko. Jestem. Super. Stary, teraz jest. Nie jest kolorowo! Udało się, na szczęście. Hop! No ładnie. Cięcie, cięcie. Teraz wystarczy, że skoczysz na dół, Farel. Tak jest i jesteśmy. Oh yeah! Proszę pana, widzę już chipset, więc możemy iść. Aha, ojej. To jest moje ulubione, moi drodzy. Hop! Dobra, udało się. O, teraz poczekaj, poczekaj, stań przy ścianie. Dobra! Jeju, jak się udało. Piątka, czekam na ciebie. Yeah. To z pewnością odbija, nie? Na dół. Dobra, lecimy na dół teraz, let's go, mój drogi przyjacielu, jesteśmy coraz bliżej. Coś mi się wydaje, że usterka gdzieś jest tutaj. Ale się rozpędziłem, aż po prostu mi wstyd. Looks like the way is blocked. Dobra, ta droga jest zablokowana, musimy ją odblokować, chodźmy do góry, byku. Wiesz co, ja nie mogę teraz się odblokować. Nie. Brawo, Szaku, brawo, Szaku. Dzięki. Dobra, ty coś tam z tym zrób, a ja idę dalej. Albo poczekaj, stój tam, ja już drogę odblokuję. Szukam jakiegoś przycisku. O, tak mam! O, jest, udało działa? Się. Jej, udało się. Działa. Mordo, już wszystko wiem. Musimy się cofnąć i to bardzo daleko. Do samego początku, gdzie myślałem, że tutaj jest usterka. Mamy to. Dobra, dobra, dobra. I let's go! Jestem. A. No ja niestety nie. No to ja poczekam. Nie masz wyjścia. Jop. Dobra, jestem. No, okej. Jesteśmy w trzecim wątku procesora. Szukajmy dalej wyjścia i szukajmy dalej usterki. Hop. Dobra, jestem. Hop. Okej. Dawaj tam, Szaku, ostro. Dobra, jestem. Hop. Okej. No nie, nie jestem. Byłeś. No to nie zła zabawa się zapowiada, moi drodzy. Hop. Jestem. Okej. I teraz po tym drucie. Powolutku. Jak wskoczysz, uważaj, bo tam jest ten trap. Aha! To nice. Dzień dobry, nice panu.
Wow! Dostałem! Co się stało? Nic, żartowałem. Lecę dalej, zobacz co się dzieje w moim komputerze. Nie pamiętam, żebym montował tamtego trapa. Dobra, Szaku, co my mamy teraz tu zrobić? Mi się wydaje, że muszę zejść tutaj. Rozpędzić się i wskoczyć na to! Tak jest. O, ładnie. Rozpędziłem się, wskoczyłem i teraz jestem tutaj. Aha. I co mój przyjacielu? Dalej? Tu wskoczyć? Tak, jestem tutaj, ej. Ale nie wiem co dalej, byku. Czekaj, teraz chyba na to. To czekaj. Ja będę tu! Nie! Nie trafiłem, ale czekaj. Tak, mam wejście do góry. Okej. No ja spadam od razu, więc. Czyli trzeba jeszcze raz to zrobić. I uwaga! Chwila prawdy! Dawaj, niedźwiedziu głupi! Tak jest! Nice! Aha, dobra. Nice, nice'em. Co teraz? O kurcze. Jan, tu wskoczyć? Naprawdę? Dobra, udało się! Jej! Dobra, dobra, dobra. Ale teraz na to. Dalej. Hop! Jestem! Jestem, mordo! Ładnie. Jej! I mam czystą drogę do procesora. Let's go! Okej, moi drodzy, jesteśmy w procesorze. Zobaczcie, jaki on jest przekozacki. Z pewnością pasta termoaktywna, tak ona się chyba nazywa, się gdzieś tutaj wytopiła. Trzeba nałożyć na nowo pastę i za chwileczkę naprawimy cały komputer. Co nie, Szaku? Ty jesteś specjalista od komputerów. Dobra, mordeczki, trzeba jakoś teraz wejść na górę. A, po bloczkach wystających. Okej. Okej, okej. Gdzie to jest? Tutaj? Dobra, mamy to. Hop. Dobra, stoję. Przechodzę teraz pod spodem. Dobra, 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 dobra. Teraz ten klocek niżej musisz zeskoczyć, tak jest. I hop! Jestem! Jej! Wow. Pięknie, pięknie, moi drodzy. Teraz czekamy na Szaka i ci przybije piątkę. Uuu, teraz najlepsze. Water cooling, tu będzie chłodno, mordo. Rozpędźmy się tędy i tu przeskoczmy. Tak jest, udało się. Szaku, lecę przewodem jakimś w dół. Okej, moi drodzy, tu mamy jakieś mrożenie nóżek. Hop. Kondensatory jakieś z prądem. Wow, tu jest zwarcie, tu jest zwarcie. No właśnie. Dobra, jestem na dole. Nóżka niech mi odmarznie. Już znam na to patent. Cyk. Cyk. No, 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 no. Dobra, 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 dobra. Przy ścianie cały czas. I jestem. Udało się. Nie ma żadnego trapa? Nie ma, na szczęście. Okej, idę na... Aha. Czworaka i co dalej? Wyżej trzeba wejść. No to pięknie. I... Hop, dobra, jestem. Gdzie? Wyżej, pięknie. Lecimy dalej. Mam, Szaku. Coś, co może ci pomóc. Dobra, jestem tu. Czekaj, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Okej. Witam. Proszę. A, dziękuję bardzo. Na samą górę zapraszam. Lecę, lecę. Jestem. Yeah, cudownie, mordo, lecimy dalej. Jesteśmy teraz w porcie USB. Let's go. Jeżeli chcesz zakończyć tę grę, potrzebujesz znaleźć ukrytą monetę. Nie potrzebujesz żadnej monety, moi drodzy. Udało nam się wydostać z mojego komputera. FPS-y wróciły do normy. Zobaczcie, to jest mój komputer, moje stanowisko. Więc generalnie misja zakończona powodzeniem. Komputer naprawiony. Ja dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że się tak samo wspaniale bawiliście jak my. Trzymajcie się. Cześć! Jeżeli podobają ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu FAREL w sklepie Fortnite.